Witamy wszystkich w kolejnym odcinku. Spotkanie z panem Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Spotkanie z panem Bogdanem Różyckim z cyklu opowieści Gargamela o starej motoryzacji, o starych markach. I chcemy tutaj pokazać osobom, które nie pamiętają już tych samochodów z naszych dróg, czyli słynnego Warburga, jak wygląda w środku, jak wygląda eksploatacja. Zajrzymy tutaj dość szczegółowo pod maskę. Pan Bogdan nam opowie, jak to wszystko wygląda w tym Warburgu. Warburg jeździ cały czas. Tak. Bezawaryjnie. Bezawaryjnie. No wiadomo, że każdy samochód się psuje, nie tylko Warburg. No wiadomo, że syreny i trabanty, no przecież to nie ma. Jeździ się to gdzieś, coś musi. Tarcze wycierają się, sięgłowe trzeba wymieniać, to wiadomo, że tutaj jak każdy inny samochód. Wielu naszych widzów już nie pamięta na drogach tych pojazdów. No, wielu tak. Dlatego tak, jest okazja przedstawić cały ten cały silnik produkcji NRD-owskiej. Cud techniki w swoim czasie. To podobne do syreny. O właśnie. A tutaj jak nie chce palić, to się... Wtrysków nie ma. To zalewa się benzyną trochę do gaźnika, jak w razie by wyszła benzyna, no to tak po co męczyć, ma się rozrusić, to trzeba, jakby to nieraz tak się zapomni, nieraz wyjdzie benzyna, to się... Czyli lejemy bezpośrednio do gaźnika. 50. Tak, nie potrzeba. Nawet nie 50. Pół korka tam. Pół korka. Od oleju miksolu. Pół koreczka do gaźnika i odpala od razu. Po co go męczyć, rozruszyć, nie potrzeba, to się wszystko psuje, wiadomo. No tak. I tak to zalewa się tutaj do gaźnika bezpośrednio. To jest jednogardzielowy gaźnik, bo były i dwugardzielowe gaźniki, późniejsze, były 80 lata. No. No ale były trzy rodzaje Warburgu, bo tak. No to wiadomo, pierwsze Warburgi to powstały 56 rok na resorach, to wiadomo, na resorach Warburgi, na resorach z przodu i z tyłu resor. No to mieli te, no takie były twardziejsze Warburgi. No tutaj to mamy... Bardzo dużo było rodzaje. Jednostka trzycylindrowa. No wszystko było cylindrowe, nawet IPA F9. IPA F9 podobna do Volkswagena Garbusa. No takie liczniki miały jak ja tu nawet mam, to no, trochę inne, no ale prawie. IPA 9 podobna była do Warburga, nawet była i kabriolet IPA F9. To już produkcja była wcześniejsza, bo to pierwszy jakiś sztab Warburga to był, powstał, ten śledzio naleśny to powstał w 56 roku, ale wcześniej były IPA F9, podobne do Volkswagena Garbusa, to jest, tam był silnik Warburga, tak jak tu, no trochę może inny, no minimalna różnica, ale to jest trzycylindrowy. I była trochę inna głowica, gdzie indziej była pompa wodna, przy boku, no to... A zresztą, co ja tam mam na placu, to ja pokażę, jak były te tamte Warburgi. Tak jest, jak dotrzemy do twojego muzeum, także będą kolejne Warburgi, na razie to oglądamy tego. To pokażę, jakie tam silniki były. No ten silnik jest... No, ta głowica to była sześciówka, dwupłatowa, bo tu są składane głowica tu z płatu, a później była pojedyncza na to. Warburg jest z końca lat 70. mniej więcej. Także... Z końca lat, no tak 70. ten Warburg. Czyli tak jak ja. No ale Warburgi te... Tamte były śledzio naleśnik, no to... Tam było dużo rodzajów tych Warburgów, bo były i kombi, to ja kombi mam, no. To już prawie chyba mam jeden w Polsce, nie wiem, czy tak ktoś jeszcze ma, może dwa w Polsce, bo
mała seria wychodziła tych Warburg kombi, bo kampingów pięciodrzwiowych, bo to jest kombi, co ja mam, to jest, ale to będzie się oglądać tam na plaży, to ja tam odkryję się, zobaczy. No to kombi to było mała seria była. No a tych kampingów pięciodrzwiowych to była większa seria. To rzadko spotykane, to ja mam tego Warburga, co tam stoi na plaży tam po podziadku. No i tam jest kilka tych przejściówki, tam stoją trzy przejściówki, nawet no trzy przejściówki stoją. No obejrzymy je przy najbliższej okazji. W kolejnym odcinku będziemy w muzeum prywatnym Warburgów. Ja tak spoglądam tutaj. Tu jest na przykład, skład. Na przykład jest chłodnica od Barkasa. No właśnie, nawet. Warkasz był, pisze nawet. Widziałem na zlocie. Warkasz pisze, to pisze na chłodnica Warkasz. 78. No bo to tamte lata był Warkasz podobny do Nyszki. Nic im się nie różniło. No popularny taki, był. Taki popularny Warkasz był, to była produkcja Warkasu. A w ogóle to były. Było 9 rodzajów, bo był tak, zacząć od jakiego Warburga, na resorach, to było były 9 rodzajów, bo był kabriolet sportowy, dwugaźnikowy, to jak tutaj jest jeden gaźnik, tylko nie taki ten gaźnik, tylko tamte co sportowe były, to zresztą będziemy tam, to pokażę. Dokładnie, szczegółowo obejrzymy te modele. Tamte jak to dwugaźnikowe były. No tam jeden gaźnik był. Ja się chciałem zapytać, a tu tyle leży świec. A świec, no to jest od razu zestaw świec zapasowych. To tak zbierałem, to będę wyrzucał do śmieci. Jeszcze można ich wyczyścić, przeczyścić i mogą być jeszcze dobre. Może nie wszystkie, ale tam niektóre, bo jak zarzucałem olej, to tak nie czyściłem. A to się kupiłem drugie nowe i założyłem. Ja to tak już lat zbierane i tak co będę tam. No miałem, to trochę szkodzi, bo na lato to tak nie powinno być, ta nagrzewnica zasłaniana, bo ale to tam to nie ma, nic, nie ma. Jak jest dobre reparaturka, jak jest dobra, to pompa ta wodna jest dobra, no to nie przeszkadza w ogóle, to tam te. To już możemy filtr powietrza założyć na gaźnik. A no tutaj to gaźnik to jest szybki montaż. No to szybki montaż, tylko się zdejmuje, zalewa się momentalnie. Zalewa się i się odpala. No i się odpala. Już, tak. Korek benzyny. No do tego otwiera się. Nie potrzeba. No się można tam dokręcić trochę śrubkę, ale w zasadzie nie potrzeba, to bo ścisło wchodzi, to nie muszę, żeby to było tak na ścisło zrobione. Obejrzymy jeszcze. A Warkasz to jest chłodnica z tego Warkasza. Tak, to już. Jeszcze raz pokażemy. Tu jest pompa wodna, tych starszych Warburgów, te 70 lata były. Mm-hmm. Te pompy, a później to były te pompy inne, mniejsze, na jednym płacie były robione. No. A tutaj jeszcze taki wirnik był jeszcze inny, ale nie ma go, bo to w tamtym samochodzie też nie ma. W sumie w stosunku do współczesnych aut w Warburgu jest dużo miejsca tutaj. Jest gdzie rękę włożyć wygodnie. Warburg to jest tak dobry do roboty. To jak szef. Wiecie, parę gwoździ, ćwieków, drzewówki metalowych, kiedy były drewniane. Na kolano i Warburg zrobiony. To nie ma tutaj nic specjalnego do roboty tutaj. Bo to jest dwucylindrowy. Nie dwucylindrowy, pomyliłem się. Dwustów. No to dwustów to tutaj to wszędzie, nie dzisiaj samochody. No nowoczesne to palca nie można wyciągnąć, ale paluszka nie można tego małego gdzieś tam wsadzić, bo tak uszczelnione, zapełnione, a tutaj wszędzie ma dojście do silnika, do skrzyniego. A skrzyniego to były bardzo dobre, a po drugie to lepsze były Warburgi, te co teraz jak stoję, to by lepsze były od tych kwiatów. Nie lepsze osiągi w ogóle. Były dużo lepsze i wszyscy ludzie prawie mówili, że Warburgiem się lepiej jeździło jak duży kwiatek 125P. No bo lepsze wykonanie, ale ze 200 to nie przeszkadzał. On tak dużo nie pali, niebieski dym musiał na powąchać. No to jest wersja jeszcze z biegami w kierownicy. Tak, to jest biegami w kierownicy. Bo ostatnie Warburgi. Bo wersja
wersja biegi w podłodze to była 86 rok, 7. Końcówka już była produkcji. Nie, 86 końcówka to wsadzali. Biegi, 88 ja pamiętam. Nie, 80 chyba. Nie, 7 to już w podłodze były biegi, 87 czy 6. Koniec 6, 7 był w podłodze, 8 w podłodze i 9 jeszcze był w Warburg. 89 do połowy 9, a później 89 powstał gol. I 89 gol, i 90 rok gol, i 91 rok gol. No i zakończyło się później Walburgiem z golfem. To 2,5 roku był ten golf od 80. War golf był, war golf. Walburg, no, golf silnikiem. Jeszcze się trafiają. 1398. Tak. No, no. A jak zużycie paliwka mniej więcej? Co? Zużycie paliwa. A no, ale no to też zużycie paliwa. Na takie jeżdżenie po markach i okolicy? Jak się jedzie po markach, no to tak gdzieś mniej więcej 9 litrów weźmie tak, no po markach. Światła, to duże światło, Warszawa. Ale jak się jedzie w trasę. Na zlot na przykład. Jak się jedzie na zlot, dalej w trasę. No to jak pyr, to potrafi spalić 6 litrów. No to jest, to tylko tak, trzeba na złoty jeździć. Nie najgorzej, 6 tam z groszami, może 6,5, ale potrafi jak delikatnie jedzie się 60-70 na godzinę, nie wiem, pyr i panie 6 litrów, więc nie pobierze. To jaki był ostatni zlot? Bo wiem, że Radzymin, giełda Radzymin zlot ostatnią niedzielę, ale... No był Warburg Golu, był tam też. No ale to był młodziak w porównaniu z tym egzemplarzem. Nie, to tam. Ale oni mieli trochę popularnie tam te Niemcy. Można wsadzić golfa było golfa można było wsadzić nawet i w 56 rok Warburga można silnik golfa wsadzić, bo pasował. Nawet. Pasował do 56 roku, nawet 60 roku Warburg, ten golf, ten 1398, to pasował, wsadzali niektórzy golfa silnika, ale to niepotrzebnie, bo to nie ma żadnego uroku, musisz być oryginalny, dwuosób, niebieski dymek po bokach, to no tak. Wsadzali te silniki tam. Tam zdarzało się niektórzy tam, ale rzadki kto tam wsadzał te silniki. Czyli no, troszeczkę... Tutaj ja mogę wsadzić golfa, no mogę wsadzić golfa, ale po co mnie? Ja nie chcę golfa, z tym golfa jeździć nawet w ogóle. Skrzynia biegu, tu zrobili, obcinili w ogóle, jak do golfa wsadzili, to tutaj te poduszki co są, to w ogóle obcinili tutaj te poduszki, ponieważ ta skrzynia biegu tam wchodziła, to później jak ktoś młody był, a on miał siłę dużo miał, to zrywał całą skrzynię biegu i to były kłopoty wielkie, olbrzymie. No, co oni mieli zrobić? Żeby zmieścić się z skrzynią biegu, to musieli, jak tutaj na poduszka, musieli obcienić na połowę. To już osłabili w ogóle całe te na zboże. A jak zerwa mocna siła, jak koło zapiszczały, jak chciał ruszyć tym golfem, no to zrywał. W ogóle wyrywał skrzynię biegu, to było trochę nieudane to. No ale to tam rzadko komu to się zdarzało, no bo młodziak wsiadł, no to starszy osoba to by tego nie zrobił, no wiadomo. Także Warburga troszeczkę żeśmy omówili, słynnego ze zlotów, bo ten Warburg właśnie, którego tu widzimy, jeździ na wszystkie zloty, przynajmniej na Mazowszu, ale i dalej. Jadę teraz niedawno byłem na tylu zlotach, teraz jadę, w sobotę jadę do... Łowicza! Łowiczanki obejrzeć, do Łowicza jadę. Było Rydzewo, 100 km od Warszawy, widzę. No, to tam od Warszawy to jeszcze 80 km do Łowicza. No, Sochaczew i za Sochaczewem zaszło. No, tutaj te pochary. Najbardziej zjawiskowy pojazd zlotu. Tak jest. A jeszcze... Najbardziej zjawiskowy pojazd zlotu mamy. Polski. Ale to nie przesiłka. Ja mam te książki, te automobilisty mam. A tutaj z mojego taty jest. To ja bym chciał pokazać.
jeszcze, ale to... No to wrócimy, wrócimy do tego w, na, w następnym odcinku, na który, na który zapraszamy. No tak, gdzie mój tata przebywał. Tak, oczywiście wrócimy do tego w najbliższym odcinku. I moja mama. Tam jest nagrane w filmie, ten co był poprzedni, najbliższy samochód świata. To tam jest, tutaj są dokumenty na podstawie tego. Tu, tam będziemy na przykład, będziemy o Gartarce będziemy mówić. Tak, tak, także zapraszamy. Dziada, pradziada, Gartarz. Tak jest, zapraszamy wszystkich serdecznie do obejrzenia trzeciego. Tam jeszcze doniczki leżą tam. Trzeciego odcinka opowieści Gargamela na temat marek, starych motoryzacji starej oraz ciekawostek wszelkiego rodzaju. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.